Witam was, ja jestem Wosia, to jest kolejna aktualizacja Imperialnej Twierdzy. Więc... jakie zmiany zaszły? Jakie zmiany? Bardzo dużo zmian. Otóż zacznijmy od tego, że zmiany zaszły praktycznie tylko i wyłącznie w Czarnym Pałacu, czyli w tej części. W części murów praktycznie nic się nie zmieniło, bo na razie jest tak, jak powinno być. I zajmuje się pałacem. Jak widzicie, są schody, są one przepiękne. Nie są jeszcze dokończone, ponieważ tutaj brakuje jakiś płytek, ale tym się zajmę. Zaczęliśmy kończyć podłogę na streamie. Nie udało się jej skończyć, ale skończyłem ją sam, tak więc podłoga jest już zrobiona, zaraz pokażę ją wam od góry. Do samej figurki Honzy nie zaszły żadne zmiany. Dalej powstały cztery ściany, będą wyglądały dokładnie tak i trzy już stoją, jedna jeszcze nie, bo brakuje mi znowu elementów. Dach pierwszego piętra mniej więcej jest już zrobiony. Budując to inspirowałem się nieco pagodą, tak? Chyba tak to się nazywa. Patrząc na to od góry, możemy zobaczyć, jak pięknie to wygląda, naprawdę muszę się tam pochwalić. Świetnie design zrobiłem. Podłogę zmieniłem całą na dobrą sprawę trochę, ponieważ te elementy podłogi, które skończyliśmy na streamie, musiałem zmodyfikować. Dodałem tutaj ten taki fajny detal ząbków. Dzięki temu zaoszczędziłem przy okazji bryki 1x2x2 i dostałem fajną fakturę na wszystkich tych elementach podłogi. One są. Cztery łączą się tutaj w tym kole. Cztery tylko tutaj się osadzają, ale mogę to spokojnie podnieść, nie ma problemu. Nic się nie rozpada. Ściany do góry będą jeszcze połączone tymi tutaj śmiesznymi elementami pod frontem, więc wszystko się dobrze spaja. Projekt jest naprawdę masywny i tylko będzie rósł. Z innych rzeczy stworzyłem nowego generała. Nie mam jeszcze dla niego nazwy czy nic. Inspirowany był trochę Kratosem. Stwierdziłem, że w sumie mogę połączyć kolorystykę szarą i czerwoną, plus te miecze dosyć fajnie mu licują. Poza ścianami, podłogą, czyli na dobrą sprawę dopiero teraz zaczęło to nabierać jakiegokolwiek kolorytu, a nie jest tylko szarym ośmiokątem na dole. Zmieniło się praktycznie wszystko, bo teraz dopiero to jakoś wygląda. Dach jeszcze nie jest idealny, tutaj naprawdę z tymi kątami walczę, więc jak ktoś ma jakiś pomysł, jak to mogę zrobić, to niech mi napisze w komentarzu. Podmieniłem te elementy łączące te segmenty z czarnych na szare. Teraz o wiele lepiej się to prezentuje. Tak się z kolei prezentuje prototyp ścian, których jeszcze nie ma, tak? Ponieważ są te ściany i obok nich będą inne, które będą wyglądały nieco inaczej. I to jest na razie prototyp, nie ma tu jeszcze całej. Kompletnie skończyły mi się elementy tych bryków 2x2 zaokrąglonych, które świetnie robią kolumny. Ale będą tutaj na dobrą sprawę i mają być we wszystkich ścianach te bryki. Elementy białe, które tu widzicie, to są elementy fluorescencyjne, więc w ciemności naprawdę świetnie to wygląda. To jest dopiero prototyp, tak, ponieważ używam tu tych mniejszych bryków. Jak kupię na Bricklinku większe, to będę ich używał. Więc to jest ostatnia z niedokończonych czterech ścian tego typu. Zabrakło mi studów, zabrakło mi bryków, zabrakło mi praktycznie wszystkiego, żeby ją skończyć. Jednakże nie wygląda już to tak źle. Naprawdę sama konstrukcja nabrała bardzo masy w ostatnich dwóch dniach na dobrą sprawę konstrukcji. Więc to jest to, co się zmieniło w konstrukcji. Jeszcze, żeby wam pokazać, jak duże to rzeczywiście jest. Mam tutaj zestaw 75283, który recenzowałem w zeszłym roku. I on sobie tutaj leży. Tak lewy jest dosyć mały w porównaniu do reszty. Nie jest to największy zestaw, co prawda, ale też ma swoją jakąś małą prezencję, a zmieściłoby się ich tutaj naprawdę wiele. Jeszcze do stricte tępych wymiarów. Na wskroś konstrukcja ma około 49 cm z tego punktu do tego. Jeżeli chcemy być łaskawi, to z tego punktu do drugiej skrajności mamy ponad 52. Więc ponad pół metra mamy na wskroś. Teraz jeszcze przejdziemy do rysunków podglądowych, jak ma wyglądać rozwój tej twierdzy. Więc ostatnio zauważyłem, że w ogóle wam nie powiedziałem nawet, jak to ma wyglądać. Nie jestem najlepszym rysownikiem, ale pewna wizualizacja jest potrzebna, żeby przedstawić wam, jak ma wyglądać całość. Więc to jest parter, gdzie mamy tutaj tą podłogę schodzącą się. Tu będą drzwi od frontu, gdzie widzieliście już postać, gdzie stał jeden z generałów. Tak, tutaj będzie dach zachodzący dookoła. Tu z tyłu będzie zaczynała się klatka schodowa, będzie platforma. Kolejne schody, platforma. Kolejne schody i tutaj będzie platforma. I w tym miejscu będzie mniej więcej drugie piętro. I tu bym chciał zrobić jakiś taras od przodu. Mam jeszcze rysunek podglądowy z tego, kiedy na początku to zaczynałem robić. Kiedy jeszcze pałac był prostokątny. Powiedzmy, że wymiar wysokościowy mniej więcej będzie się zgadzać, pokrywać mniej więcej. A same wymiary
tutaj, jak widzicie, dać, to było 40 studów, a to teraz jest pół metra wysokościowo, więc to jest ponad dwa razy więcej, wysokościowo, szerokościowo, więc jest to ponad dwa razy więcej. Jest to tylko bardzo tępy rysunek, tak, nie jestem uzdolniony plastycznie, ale po prostu chodzi o to, że piętra będą coraz mniejsze i klatka schodowa będzie je tak okalać z boku. Na szczycie zrobię pomieszczenie z salą tronową, tak planuję, ale no roboty jeszcze nad samym parterem jest tyle, że zanim w ogóle do tego dojdziemy, to dużo wody w Wiśle upłynie. Więc tak prezentują się plany i przejdźmy do krótkiego podsumowania. Więc podsumowując, projekt się rozwija, nabiera już kształtów, pałac jest naprawdę coraz większy i naprawdę zaczyna to wyglądać bardzo, bardzo ładnie. Mury na dobrą sprawę jak na razie skończyłem, jak będę jeszcze coś w nich modyfikował, to dam wam znać w następnych aktualizacjach. Pałac jest naprawdę największym projektem i jeżeli uda się rozkończyć i kiedy uda się rozkończyć, będzie naprawdę gargantuiczny. Więc zapraszam was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania tego materiału tym, którzy mogliby być tym zainteresowani. Tak, jeżeli znacie kogoś, kto jeszcze interesuje się klockami i chcielibyście się podzielić tak masywnym i ładnym projektem, to bardzo by mi to pomogło, ponieważ warto by było zacząć zarabiać na kanale, żeby móc pokrywać koszty tego projektu, bo naprawdę jest to studnia bez dna i byłbym wam za to bardzo wdzięczny. Ja was żegnam, cześć!